Skąd pomysł na organizację tego dzisiejszego koncertu? No, jako że zajmujemy się pomocą zwierzętom jak na co dzień, pomyśleliśmy, że dobrze będzie zrobić właśnie jakiś koncert z racji tego, że powódź nie ominęła również zwierzaków i ich właścicieli. No właśnie, czyli dzisiaj datki są zbierane właśnie na pomoc tym zwierzakom, które ucierpiały w powodzi, tak? Tak, tak, dokładnie. Mamy zbiórkę publiczną, która jest stricte dla zwierząt i dla właścicieli, którzy ucierpieli i którzy nie mają jakby innej pomocy, ponieważ na przykład mieli maleńkie przydomowe gospodarstwa, nieubezpieczone, także będziemy tylko i wyłącznie pomagać tym zwierzakom. Mhm. Tym razem taka zbiórka, a dobór zespołu, w czym się kierowaliście? Czy to po prostu wyszło? To znaczy nie, jak najbardziej celowy dobór. Co prawda plany były takie, żeby na rynku zrobić imprezę większą, ale trochę nas zmartwiło to, że jednak to jest koniec października, różnie mogło być. Natomiast wybraliśmy temat taki bardziej rockowy, nie tylko ze względów jakby własnych gustów, ale stwierdziliśmy, że chcemy tą imprezę zrobić konkretnie w jakimś stylu, żeby odbiorcy wiedzieli, czego się spodziewać, a myślę, że będziemy mieć kontynuację i również inne jakby gatunki będziemy na takich koncertach prezentować. Opowiedzcie coś o waszym zespole, co gracie, jaka to muzyka, jak to się stało, że ten lotny skład, ale jest i gracie jednak mimo wszystko, że połączyliście siły. No to może zacznę od tego, że z Markiem nagraliśmy płytę w domowym studiu Many Moons Ago. No i w zeszłe wakacje narodził się nam pomysł w głowie, że zrobimy to na żywo, zagramy nasze numery live, no i zaprosiliśmy naszych przyjaciół, z którymi graliśmy różne koncerty wcześniej, w różnych zespołach, w różnych projektach. Zrobiliśmy taką dużą paczkę, taką ekipę i zagraliśmy taki duży koncert, gdzie nas było wielu. No i tak się stało, że ten koncert się spodobał publiczności, no i byliśmy zaproszeni później w różne miejsca. Zagraliśmy support przed Lemonem, przed Organkiem, zagraliśmy w Warszawie koncert. No i na festiwalach w lecie. No a lotny skład jest dlatego, bo tak jak właśnie powiedział Marek, studiujemy, jesteśmy rozsiani po całej Polsce. No i kto może, ten jest, ale naszymi stałymi filarami są przede wszystkim dziewczyny Martyna, która gra na basie i Milena, która uciekła, a gra na fortepianie, ale także z nami jest bardzo regularnie Kasia, która to obok mnie stoi, no i oczywiście Kamil, z którym teraz więcej piosenek będzie, ponieważ pracowaliśmy przez te wakacje intensywnie nad projektem. No to właśnie, no to będzie, bo to są wasze autorskie kawałki, tak? No raczej wszystko, co dzisiaj, z wyjątkiem właśnie, jak Marek wspomniał, jednego coveru Arachi, który dzisiaj usłyszeliście, a wszystko to jest robota naszych własnych głów i naszych własnych jakichś odczuć muzycznych. Całe Many Moons Ago i epka z tą płytą powiązana też jest autorska chłopaków. Teraz właśnie z Rochem przez wakacje pracowaliśmy nad także autorską epką, która będzie nosiła tytuł Ranne Kwiaty. Także cały czas się tworzy. Materiału jest coraz więcej i będzie co grać po prostu. Tak jest. Tak, spotykamy się w naszych domowych studiach, cały czas nabywamy wiedzę z obróbką muzyki i tak dalej i tworzymy sobie we własnych zaciszach. Macie jakąś stronę, można gdzieś jakieś informacje na wasz temat znaleźć, to tu teraz dziewczyny zapytam. No głównie Instagram, Facebook, na pewno Spotify, no bo tam jednak wszystkie albumy są. Zapraszamy na konto Ruch Czerwiński, Marek Wojtynek i The Moons Band na Instagrama. Generalnie nasze utwory można posłuchać w zasadzie na wszystkich platformach streamingowych, również tych wiodących. Jeśli mogę powiedzieć, to myślę, że te koncerty, które gramy w Cieszynie, są dla nas zawsze wyjątkowe w pewien sposób. Zawsze się czujemy, jakbyśmy grali u siebie, ponieważ mimo, że nikt z nas nie mieszka w Cieszynie, to wszyscy chodziliśmy tutaj do szkoły i jest to nasze rodzinne, domowe miasto i tu się czujemy zawsze najlepiej ugoszczeni.